Cześć i czołgiem, moi kochani. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Asów Pancernych. Dzisiaj przed nami, słuchajcie, bitwa piękna, bitwa Bastka, naszego kochanego, ulubionego współgracza w czołgi, w ETS-a i w Faremkę. Dzisiaj, słuchajcie, Bastek na swoim czołgu, którym naprawdę ma morowe wyniki, czyli na... Zobaczcie, na Hellcaciku, zobaczcie, zwróćcie uwagę na lufę, dwie beretki już, czyli Bastek jest dużo, dużo lepszy niż większość graczy używających tego pojazdu i uwierzcie mi, będzie to w tej bitwie, słuchajcie, widać. Widać to będzie, bo Bastek po prostu jest dobrym graczem, jednak te 50 tysięcy bitew, słuchajcie, nie poszło w pole i patrzcie teraz. T-34-100. Jeden strzał. Drugi strzał. Jak to weszło? Ja tego nie kumam w ogóle. W ogóle tego nie kumam. Trzeci strzał. Patrzcie, czwarty. Ja bym z tych czterech strzałów może trafił czwarty. A Bastek, wiedząc, jak wyjeżdżają te pojazdy, jak układa się ten korytarz, gdzie będzie przestrzał, po prostu walił te strzały w sposób, no, jak dla mnie, kosmiczny. To jest coś niebywałego. Ja oglądam tą bitwę czwarty raz i może bym podał pierwszy strzał, jakbym się zorientował, i pewnie czwarty, bo wyjechał na open, ale te dwa strzały, gdzie czołg pokazywał tyle wieży albo tyle boku i Bastek w niego strzelał, i zobaczcie, Bastek, słuchajcie, był wcelowany, on wiedział, że w tym punkcie się pojawił przeciwnik, on nie jechał celownikiem za pojazdem, tylko przed niego i strzelał jak od razu tuż przed tym, jak czołg się pojawił w tym wąskim przesmyku. No dla mnie to jest, wybaczcie, ale genialne. Także Bastek, gigantyczne brawa, zniszczyć tego przeciwnika. I tutaj Bastek generalnie będzie tak grał cały czas. Teraz Bastek wjechał, zobaczcie, przed krzaczek, ale drzewka nie naruszył, żeby nikt go nie zobaczył. Wjechał przed krzaczek, dlatego że widzi, że VK3001D jest na środku i nie ma żadnego spota, więc wie, że nikt go nie wykryje. Pojawia się przeciwnik, Bastek na niego celuje. Bo tutaj może zaraz to też 67 wjedzie, pojechał blindzik. To jak Bastek gra, no dla mnie po prostu jest to mistrzostwo, tak? Widać to doświadczenie, widać nieliche umiejętności. No Bastek gra niby w typowej miejscówce dla niszczarek, ale bardzo mądrze. Gdyby na środku był jakiś czerwony przeciwnik, to na bank Bastek by tutaj nie stał, tylko by szukał innego miejsca, inaczej by powiedział to rozegrać. I teraz zobaczcie, VK ruszyła do przodu, co robi Bastek? Mierzy w górkę, bo tutaj pałeczka zaraz nam jakieś pojazdy wyświeci, tak? O, zobaczcie, już P43 już pojechał strzałem, może teraz na miejscu Bastka walił w Hellcata, w Super Hellcata, bo jest łatwiej go trafić. A ten się chowa za budynkami. Ale to Bastek jakby wyczuł to, co ja mówię, i wali. I już ma drugi frag. Słuchajcie, 1143 damage, 2 fragi. Teraz przeciwnik jest bliżej, tak? Bo P43 podjechał do domku, więc co zrobił Bastolini? Schował się za krzaczek, żeby nie być wyświeconym. Ale no... Włoski groźny czołg troszkę wyjeżdża, bo chyba chcecie strzelać Super Hellcatem naszym. I co robi Bastuś? No łupie w niego jak szalony. I zobaczcie, ja bym w tym momencie też nie strzelał, bo bym nie widział przestrzału. A Bastek po prostu co robi? Skupia się na celowniku. Jak się tylko pokazuje, nie patrzy na kontur czołgu, tak? Nie patrzy, czy ma czerwone w obramówce. Nie, nie, nie. Bastek tylko, zobaczcie teraz znowu, patrz na celownik. Dlaczego? Bo wie, w którym miejscu czołg może wychylać i celuje w to miejsce, bo wie, że jak on pokaże kawałek wieży czy kawałek boczku, to pokaże to właśnie w tym miejscu koło budynku.
i tam celuje, i tam strzela, żeby słuchajcie, trafić, tak? Nawet jak nie widzi całego czołgu. Ja też ja tego nie umiem. Przewidywanie w tym miejscu toru jazdy czołgu i to strzelanie to jest zupełnie inny poziom gry niż ja gram. To jest w ogóle coś kosmicznego. Ja bym tak w żadnym z tych wypadków bym tak w ogóle nie mierzył w to miejsce. Więc no po prostu jak dla mnie bas tak naprawdę wielkie brawa, bo rozegrałeś to po przepraszam, mistrzowsko, kawy dzisiaj nie piłem. Teraz zobaczcie, Bastek widzi, że miasto przegrywa, tak? Widać to na minimapie. Nasi są okrążeni. Tutaj nie ma celu, bo się wszyscy pokampili, więc Bastek już celuje w miasto, bo prędzej czy później w tym miejscu będą wyjeżdżały czołgi, albo tu. Nasi są okrążeni z dwóch stron, to widać, że są okrążeni. Tutaj niszczareczka puszuje i nasi zniknęli. Bastek to jako bardzo doświadczony gracz przeczuł. Już zawczasu ustawił się tam, wiedząc, że na środku mapy, na open mamy super herkataczek, czyli którzy są w miarę bezpieczni. No Bank oczywiście co te 10-15 sekund Bastek patrzy na mapę, ale to widać. To widać w rozgrywce, bo... Boże, przepraszam. Bo genialnie to wygląda i zobaczcie, jest już 8-10. Na górze sytuacja w miarę wyrównana, bo są po dwa czołgi. Ale tutaj na dole jest dramat. Mamy bardzo groźną MK. Według wielu jeden z najlepszych czołgów na szóstym tierze. No i Bastka i KV-kę, która tam stoi też jest ustawiona na pewno. Zobaczcie, widać, to jest ustawiona na strzelanie w miasto. No i zaraz przeciwnicy będą wjeżdżać. Zobaczcie, Bastek ma zestaw fuleta, czyli siata i lorneta. Na szczęście tutaj super jakaś sobie z szczecilem poradził. I teraz zostało im... No właśnie, nie wiem, tam zostało, chyba już tam nic nie ma. Ale teraz będzie ważne miasto. Patrzcie na Bastka. Wyjeżdża oni. Pierwszy strzał nietrafiony. Co robi Bastek? Zobaczcie. Penetracja 243. Na normalnym pocisku jest 160, prawie 100 więcej penetracji. No na oni nie ma co, z przodu stojący nie ma co w ogóle kombinować. Trzeba go złoić i zniszczyć. No i mamy już, słuchajcie, 3 fragi, 2000 damage'a. A oni z trolikiem, no to jest groźny przeciwnik. No dobrze przymierzy, to może większość czołgów wziąć. Teraz macie te 67. Pierwszy strzał trochę kalafiorek, bo strzelał przez na niego, nie przed niego, ale teraz to jest tragedia. Jak? Ja jestem nubowym graczem o kolorze pomidorka i nie rozumiem, jak można, grając 10 na 10, mając MK z produktu, on widział tą MK, mógł nie wyświecić Bastka, mógł nie wyświecić KV-ki, ale MK widział, jak można stanąć na kapie. No, ja tego nie rozumiem. I jak oglądałem tą bitwę pierwszy raz się śmiałem do rozpuchu. Jak tak można? I teraz tak, mamy tu sytuację raczej dynamiczną, bo z początkowej sytuacji, w której byliśmy, że tak powiem, w plaży, oni też się nam wyjechali trochę na pazia i zostali zniszczeni. Teraz został Bastek, który co robi? Chowa się w krzaku. Dlaczego tak myślę? Zobaczcie, z tej strony go nie widać, czyli od strony miasta nie będzie widoczny, że jest zakryty krzaczkiem. Będzie go widać tylko od góry, ale na górze są nasze czołgi, więc nikt go nie powinien wykryć. Bo jest nasz Churchill, to tutaj nie powinno być wrogów, mogą być tylko z tej strony wyjeżdżać, więc Bastek tak stanął w krzaczku, żeby nie być widoczny z tej strony, z której mogą przyjechać przeciwnicy. Teraz szukamy przestrzału, mamy, zobaczcie, 4 fragi już. 2100 damage'a. I teraz podjeżdżamy w różne miejscówki, próbując wykryć przeciwników. Zobaczcie, i KV-ka podjechała do nas. MK stoi. Co nam to się zostało? Zostało nam jeszcze PZ4H. No, zawsze groźny przeciwnik z trolem. A teraz co robi ten Francuz? Kolejny taki paziowy wyjazd. Wiecie dlaczego paziowy? No bo przecież
ta niszczarka nie ma opuszczenia lufy, żeby wyjechała pod tą górkę, to pokazuje brzuszek. Jest po prostu do zabicia. On powinien gdzieś się w krzakach starać wyjechać, objechać to, nie wiem. Ale tak mi się wydaje, no bardzo poziomy wyjazd. Nie możecie tak wyjeżdżać na open z tunelu pod górę. Jeszcze z zerowej prędkości, że jesteście bardzo wolni. Bez wieży. To się źle kończy, tak jak teraz. A Bastek na takich sytuacji, słuchajcie, no nie marnuje. To jest jednak Bastek. On się na tym zna. Jedziemy dalej. Zobaczcie, Bastek wraca na kapa. Dlaczego? Dlatego, że mamy na górze dwa czołgi. A na dole tylko jeden. Jako, że Bastek ma dosyć dobry spot, to może się jeszcze przekampić w krzakach i bronić bazy. Czekać, aż mu przeciwnik na open wyjedzie. Nie musi jechać sam. Pamiętajcie, że Hellcat to jest czołg, który słuchajcie, jest miękki bardzo. W niego wszystko wchodzi, nawet helki, więc trzeba uważać. Nie może nim grać jak ciężkim czołgiem, więc Bastek taktycznie szuka krzaczków. I znowu ten Francuz. Zobaczcie, no kolejny błąd. Zamyka się Francuzie w tunelu. Nic nie może zrobić. Tutaj żałuję, bo Bastek chciał na nim wylądować. To by był piękny kill, to by był piękny frag. Nie udało się, ale go spokojnie dobijamy. Jak gracie taką niszczarką jak ta, czy jak rosyjskie, czy jak angielskie, bez wieży, to nie zamykajcie się w ten sposób w kanale. Bo wy nie obrócicie się tak szybko. Każdy czołg was objedzie i was zniszczy. Tak samo tam. Nie można tak robić. Musicie jechać na prostym. Macie, powiedzmy, w miarę pancerz z przodu. Trzeba starać się wykorzystywać możliwości swojego pojazdu. To nie było wykorzystanie możliwości. Jadąc w takim tunelu sami, nie macie chronionego boku. Jeśli jeszcze pokazujecie, to Bastek na was skacze. Nie udało się. Szkoda. Ale was objeżdża, dostajecie pocisk w tyłek i tyle. I z 8-10 zostało teraz 11-13. I coś robi Bastek, zobaczcie. Szuka przestrzału. Ma świadomość, zobaczcie, że Churchill i KV-ka tam są. One są blisko czołgów przeciwnika, więc są wyświecone. Co za tym idzie? Przeciwnik się będzie na nich fokusował. Przeciwnik będzie starał się je zniszczyć, bo je widzi, więc plecy zostaną odsłonięte. Zobaczcie, i się strzela z Churchillem. Teraz go zniszczył. Tam jeszcze jest IKV-ka. Ale no, zamiast jechać na Jolo do przodu, no to Bastek utrudnia zniszczenie siebie, objeżdża dookoła. Gąska poszła. Widzicie, gdzie patrzy czołg przeciwnika? Gdzie patrzy Is? Patrzył w drugą stronę. Teraz nie wyszło. No na zielono. Bywa i tak niestety czasem. I ale zobaczcie, widzisz, to pewno Isik strzelił i KV-ka tam jest, więc Is uznał, że IKV-ka jest groźniejsza. Nic bardziej mylnego. Bastek załadował hajaki, bo mu się już skończyły normalne pociski. I łoj, 5 fragów, słuchajcie, 1500 damage'a, no przestrzał się skończył, więc co robi Bastek? Wie, że jest ich tam dwóch, więc nie ryzykuje, podjeżdża trochę dalej, żeby mieć po prostu dobry przestrzał na przeciwnika, żeby zmienić kąt. I łoj, gąseczka poszła i KV-ka na 100%. Nam został jeden przeciwnik, który się strzela z IKV-ką. No Bastek teraz wykorzystuje swoją szybkość. Jednak jest dosyć mobilną niszczareczką na autocelowaniu. Pierwszy strzał, proszę bardzo, nie trafił, tak bywa czasem. Ale teraz już objechanie standardowe. No i Isik nie ma szans, słuchajcie, brawo. Brawo, 6 fragów. Prawie 3000 do mecza przy stracie jednego punktu życia. Pięknie! To jest, słuchajcie, no
Świetna bitwa szkoleniowa. Jak ktoś się chce nauczyć grać niszczarką, to to jest ten moment. Świetne wykorzystanie krzaczków, możliwości pojazdu, objeżdżanie, strzelanie na zielono, czyli w miękkie punkty przeciwnika. Wyczucie mapy, tak? Znanie mapy. Niestety, czasem jest tak, że jakimś medem wyjedziesz gdzieś w nietypowe miejsce i dasz radę, a jeżeli grasz niszczarką, to musi znać miejscówki, musi wiedzieć, gdzie się przeciwnik pojawi. I musi znać jego słabe punkty. I to jest właśnie, słuchajcie, to, co wam pokazał Bastek w tej bifie. Także, słuchajcie, celności, szerokości, zero amoraków i do zobaczenia. Hej!